Kolejny subiektywny przegląd prasy, Bartek Leszkiewicz, Sebastian Ignaciuk. Ja zacznę od Twojego głosu, czyli Gazety Powiatu Ryckiego, ale temat będzie dotyczył każdego mieszkańca, nie tylko województwa lubelskiego. Chodzi oczywiście o budowę drogi S17, odcinek między Warszawą a Lublinem, w zasadzie nie między, bo to jest najważniejszy odcinek. Minister wbił pierwszą łopatę i ostro ruszają już prace. W końcu. W końcu. No już widać, jak się dojdzie do Żerochowa i później ktoś skręci albo w lewo, albo w prawo, to tam już się dzieje bardzo dużo. I tutaj jest taka ciekawostka, że obwodnica Ryk będzie jednym z pierwszych odcinków na S17 o nawierzchni z betonu cementowego. Nie będzie asfaltu, tylko będzie beton. I tutaj od razu skojarzył mi się Michał Krystecki. Właśnie nie znam na drogach, a pewnie Michał wyjaśni nam, czy drogi asfaltowe są lepsze, czy te betonowe. Tutaj mi się od razu kojarzy droga na Włodawę. Na Włodawę, tak. Fajna droga. Każdy zna na pewno, który choć raz pojechał do Koninki. Kiedyś przed Wrocławiem też był taki odcinek betonowy. Ale tutaj eksperci zachwalają. Jeszcze w ramach ciekawostek dodam, że S17 między Kurowem a Garwolinem przez Ryki będzie liczył 60 km ten odcinek, będzie 90 obiektów inżynierskich, 23 mosty, 45 wiaduktów, 7 węzłów drogowych. Ile to będzie kosztowało? Szaleństwo. Możecie, szaleństwo. Tu idzie gruba kasa, ile to rond można w Gręzówce wybudować, to pan to minister by się pewnie za głowę złapał. Wszyscy będziemy z tej drogi pewnie korzystali. No, miejmy nadzieję, że jak najszybciej. Jak najszybciej. Półtorej godziny z Warszawy do Lublina. Półtorej godziny, tak obiecują. Teraz tak można. W takim razie, skoro jesteśmy przy temacie pieniędzy, to wspólnota łukowska, temat z okładki. I piszą, a raczej rozliczają, co każdy wójt i burmistrz w naszym powiecie, czyli powiecie łukowskim, posiada. Jakie ma zarobki, jakie ma oszczędności, czy też ich nie ma. Nie będę tutaj wszystkich wymieniał, wszystkich liczb. Zapraszam do artykułu, bardzo ciekawa lektura. Możemy się naprawdę dużo dowiedzieć o naszych włodarzach. A raczej no, nawet możemy się chyba dowiedzieć, ile ukrywają. Bo czasami coś jakoś tak mało tu wychodzi. Także zachęcam gorąco. Prowadzą aktywne życie. Tak. W każdym razie żaden z nich nie zarabia poniżej 110 tysięcy rocznie. To takie podsumowanie tego artykułu. Co mamy dalej w Łukowie? A mianowicie w Łukowie zbliżają się Dni Łukowa. Dni Łukowa już w najbliższy weekend, na które wszystkich gorąco zapraszam, ale ostatnio odbyła się konferencja dyrektora Łukowskiego Ośrodka Kultury, na którą zaprosił oczywiście wszystkie media, by pięknie wygłosić, co też będzie ciekawego na Dniach Łukowa. Generalnie to nie dowiedzieliśmy się nic poza tym, co jest na plakatach. Ponadto dyrektor Grzegorz Skwarek zapowiedział, teraz uwaga, że kolejne Dni Łukowa będą już w nowej odsłonie. Że te Dni Łukowa, które są teraz, to są ostatnie Dni Łukowa, które wyglądają tak powiedzmy tradycyjnie. Następne będą już w nowej odsłonie. Oczywiście, jak zwykle, słowa dyrektora Skwarka no, nie zawierają żadnych konkretów. Trzymajmy kciuki, żeby były. Trzymajmy kciuki, żeby w ogóle się odbyły, ale no, jak zwykle zapowiada hucznie nie wiadomo co, a nic z tego nie wynika. Ponadto wspomniał też o nowych atrakcjach, nowych punktach, które już zobaczymy podczas tegorocznych Dni Łukowa, a które będą nam już towarzyszyć w nas w kolejnych latach. Mianowicie jest to cykl The Best of Łuków, czyli występy i prezentacje utalentowanych mieszkańców miasta. Nie wiem, dlaczego nazywa to czymś nowym. To zawsze było podczas Dni Łukowa, prawda? Także no, generalnie Łuków jest the best. Tak? Łuków jest the best, Łuk jest the best, także wszystko wygląda tylko pięknie w słowach. I zapraszamy na Dni Łukowa, my też będziemy. Ja powiem teraz coś o sporcie, bo dawno nie było. Fajny, subiektywny artykuł, rzadko są subiektywne w sporcie, tylko takie informacyjne, tak? Wynik, reakcja, fotka i zrobione. Zbigniew Smułko sugeruje, że nie ma chętnych do awansu do czwartej ligi, jeśli chodzi o naszą bialską okręgówkę. Jak to nie ma chętnych? Nie ma chętnych. Chętni może i są, ale dlaczego właśnie taki wniosek wysnuł? Co tydzień któraś drużyna z czołówki niespodziewanie przegrywa z niżej notowanym rywalem. No, sprawa oczywiście rozbija się o kasę.
No bo drużyny, które awansują z okręgówki do czwartej ligi, no muszą troszeczkę tych pieniążków mieć więcej i często kończy się takim łomotem, jak teraz na przykład Milanów awansował rok temu do czwartej ligi i stracili już chyba 120 bramek. I wszyscy baty dostają, no i trochę później jest wstyd. Tak, ale czołówka jest bardzo fajna. Powiem, że w pierwszej piątce drużyny między pierwszą a piątą są 3 punkty różnicy, zostało 5 kolejek, czyli ostatni mecz może zadecydować o wszystkim. Gorzej jest na dole, tam jest drużyna z naszego regionu, Dwernicki Stoczek Łukowski. I przechodzę do portalu Nad Świdrem, ten sam temat. Marcin Stańszewski pisze o jubileuszu 70-lecia LKS Dwernicki. No i oczywiście sugeruje, że pewnie Stoczek spadnie, gdyż brakuje im 10 punktów do tej bezpiecznej strefy i będzie no taki smutny jubileusz 70-lecie klubu, a klub zasłużony z okręgówki spadnie do A-klasy. No ale Jorlenta też spadły do okręgówki, nawet spadły do czwartej ligi kiedyś z trzeciej. To. Tak było. Ale miejmy nadzieję, bo może cud się zdarzy i ten Stoczek się utrzyma. Zobaczymy. Trzymamy kciuki jak najbardziej. Kolejne mecze. A na jubileusz pojedziemy. Tak jest. Co my mamy dalej? Mamy dalej artykuł Piotra Giczeli z Tygodnika Siedleckiego. Artykuł dotyczy Jaty, rezerwatu Jata. Byłem. Każdy z nas chyba był. Tak, chodzi o to, że w rezerwacie pojawiły się nowe gatunki, jak to nazwać, kwiatów bylin, coś takiego. W każdym razie są tu przedstawione na pięknych zdjęciach, które za chwilę zresztą zobaczycie. Chodzi tu dokładnie o mieczyka dachówkowatego, pszczelnika wąskolistnego i wielosiła błękitnego. Nazwy piękne, aczkolwiek mało komu cokolwiek mówią. W każdym razie te rośliny w Jacie pojawiły się nie wiadomo skąd. Leśnicy też zachodzili w głowę, skąd one na naszym terenie się pojawiły. Co więcej, owe rośliny znajdują się w czerwonej księdze, czyli są super chronione, już na skraju wymarcia. Może coś się pomyliło, co? Może coś się pomyliło. Przyrodzie? Tylko pytanie, czy ludziom? Najlepsze jest to, że w celu orzeczenia, że to naprawdę są te gatunki i co one tu robią, zorganizowano komisję z Siedlec, z Warszawy, Lublina. Po prostu pół nadleśnictwa się zjechało, żeby orzec. No i co orzec? Orzekli, że naprawdę to są te gatunki. Pytanie tylko, skąd one się tu znalazły? Tego nie wiemy. Pojawiają się tylko pytania. Czy chodziło o nieprzemyślany zart botaniczny? Czy to działania zamierzające do dyskredytacji nadleśnictwa, które nawet nie wie, jakie rzadkie rośliny ma na swoim terenie? A może chodziło o to, by odkrywcy roślin zaistnieli w świecie przyrodniczym? Kiedyś był krokodyl w Okunice. Tak, pamiętam. Piękna historia też była z tym krokodylem, ale go złapali. Okazał się kajmanem. Pozdrawiamy. Tak, tutaj w Jacie jednak nadleśnictwo zdecydowało się na pozostawienie tych roślin i stwierdzili, że niech przyroda sama zadecyduje, czy to się przyjmie, czy nie. Tak. Jeszcze mamy kolejną taką dość zabawną informację z Białej. Mianowicie mieszkaniec Kodnia zgłosił na policję włamanie. Dużo. Włamanie z kradzieżą i teraz co najlepsze, złodziej zakradł się przez okno i ukradł 5 ręcznie wyszywanych kap z ludowymi motywami. Czyli mamy tam złodzieja, amatora ludowszczyzny. Także tym, myślę, zabawnym akcentem kończymy dzisiejszy przegląd. Będzie mu ciepło, chociaż teraz już jest ciepło. Albo sobie makatki powiesi. Dokładnie. Do zobaczenia za tydzień. I zapraszamy na Dni Łukowa. Będzie się działo. Cześć.